Czyli tak, to jest 12, jak sądzę, wykład i będziemy dalej. Na zeszłym wykładzie robiliśmy nieskończoną studnię potencjału, albo to się inaczej nazywa nieskończone pudło potencjału, co jakoś okropnie brzmi. I to, co tam zobaczyliśmy, co jest bardzo charakterystyczne dla mechaniki kwantowej, to była tak zwana kwantyzacja energii, czyli to, że jak rozwiązywaliśmy nieskończoną studnię potencjału, to cząstka, która jest zamknięta w tej studni, nie może przyjąć dowolnej energii, tylko może przyjąć pewne wybrane energie. Tutaj było E1, potem dalej to się zmieniało jak N kwadrat, czyli tu by było 4E1, potem by było 9E1, potem by było 16E1 i tak dalej. To są stany własne Hamiltonianu, co oznacza tyle, że jak mamy te funkcje falowe, które są do tego z tym związane, to było wszystko w jednym wymiarze, to oczywiście możemy mieć cząstkę, która jest w dowolnej superpozycji którejś z tych stanów własnych, natomiast nie istnieją stany własne o jakiejś energii pośredniej pomiędzy tymi, które są dozwolone. I tam jeszcze w miarę istotne było to, że to ta energia tych stanów własnych to były jakieś tam stałe, tu jest dwa razy masa, dalej jakieś tam stałe i później to było odwrotnie proporcjonalne do szerokości studni, to jest L, czyli im węższa studnia, tym bardziej są rozstrzelone te stany, tym większe są różnice energii i tym większe są tak zwane energie niedozwolone, czyli tych, których nie można przejąć i to później zależało jak n kwadrat. Cn to były z kolei fale stojące, no i po unormowaniu też żeśmy to liczyli, to wyglądało tak. No, ale ten, ale w każdym razie ta dyskretyzacja energii, która się pojawia, czyli to, że mamy te niedozwolone energie, czy też, że mamy tylko kilka dozwolonych energii, to wynika stąd, że mamy cząstkę w ograniczonej przestrzeni. I nieskończona studnia potencjału jest najprostszym przykładem. Widzieli Państwo, jak żeśmy to, jak prosto się to rozwiązywało, nawet nie było porządnego całkowania, ale niezależnie od tego, jaką mamy studnię, wiadomo, że w naturze rzeczy bardzo rzadko są kanciaste, to tak czy siak, jeżeli będziemy mieli ruch, który jest ograniczony w przestrzeni, to pojawi nam się ta dyskretyzacja, czyli energie już później w inny sposób, ale będą dozwolone energie, będą rozstrzelone między sobą. I ta zależność, że im większa studnia, tym stany są bliżej siebie, ona też się przenosi na inne kształty studni, tylko oczywiście nie będzie to dokładnie ta zależność, którą mamy tutaj, ani ta zależność, którą mamy tutaj, natomiast samo rozwiązanie jakościowo, te rzeczy nowe, które się pojawiają, których nie mamy w fizyce klasycznej, a są w mechanice kwantowej, są do pewnego stopnia niezależne od kształtów. I teraz kolejny przykład, który chcemy zrobić, czyli drugi najprostszy, to jest tak zwana skończona studnia potencjału. Skończona studnia potencjału. To się znowu potrafi nazywać pudłem potencjału, ale mi się ta nazwa nie podoba. I znowu będziemy to robić w jednym wymiarze dla prostoty. I jak widzieli Państwo, czym jest nieskończona studnia potencjału, czyli mamy po prostu ruch cząstki może się odbywać tylko w jakimś tam określonym przedziale od zera do L tam było,
a poza tym ten ruch jest niemożliwy, bo bariera jest nieskończona, czyli potencjał poza tam pewnym ograniczonym obszarem jest nieskończony, no to skończona studnia potencjału się dla wygody rysuje inaczej, to znaczy w innym miejscu się bierze zero. I skończona studnia potencjału wygląda tak jak nieskończona studnia potencjału, z wyjątkiem tego, że nasza bariera ma skończoną wysokość, czyli jak mamy te trzy obszary, 1, 2 i 3, to tutaj chcemy, żeby tu było 0, to jest energia, czyli rysujemy sobie potencjał, tu będzie potencjał równy 0, więc tutaj to jest tylko kwestia wygody, ja to przeskalowuję lekko, a tu potencjał będzie równy jakieś minus V, czyli dobra. Nie chcę tego tak, tak zdecydowanie nie chcę, skończ. Nie lubi mnie dzisiaj. Czyli tu jest 0, to jest energia i rysujemy potencjał. Tu na tym poziomie, gdzie są brzegi studni, wybraliśmy sobie 0, a tutaj będzie minus V. Tak będzie tak będzie się wygodniej to rozwiązywało, a nie mogliśmy wcześniej tego tak narysować, dlatego że jak tutaj te brzegi były nieskończone, no to tutaj musiałaby być minus nieskończoność, a wiadomo, że z minus nieskończonością się człowiek bardziej męczy. Czyli teraz mamy coś, co autentycznie sobie można wyobrazić jako studnia na poziomie zerowym, czyli na poziomie w cudzysłowie gruntu są brzegi studni i studnia ma głębokość V. Potrzebujemy jeszcze szerokość, to specjalnie narysowałam symetrycznie, znowu dlatego, że tak się wygodniej rozwiązuje, mimo że zagadnienie jest podobne. I tutaj będziemy mieć minus a tutaj będziemy mieć plus a, czyli nasza szerokość studni, co się wcześniej nazywało L, to jest 2a. I teraz tak, pierwszą różnicą, jaką tu widzimy, jest to, że jeżeli nasza cząstka ma jakąś energię, to może być w dwóch różnych obszarach. Albo nasza cząstka może mieć energię, która będzie powodować no, powyżej zera, czyli ta cząstka będzie nad studnią. To jest bardzo obrazkowy sposób, sytuacja, w której rzucamy piłką nad studnią. W mechanice kwantowej należy się spodziewać, że ta studnia będzie miała jakiś wpływ na ruch naszej piłki, ale generalnie rzecz biorąc tam w tym, co zakreśliłam na zielono, mamy kontinuum stanu. Nie mamy ruchu ograniczonego z żadnej strony, więc spodziewamy się, że nie będzie kwantyzacji, że nasza cząstka będzie mogła przyjąć dowolną energię. I potem mamy ten kawałek wewnątrz studni, czyli kiedy energia no jest pomiędzy minus V a 0 i wtedy spodziewamy się takich zachowań typu studnia, czyli dyskretyzacji energii, czyli to, że stany własne tego Hamiltonianu będą mogły przyjąć tylko pewne wartości energii. Dobra, poza tym rozwiązuje się to dokładnie w taki sposób, jaki żeśmy to wcześniej rozwiązywali. Czyli mamy Hamiltonian, który ma trzy części. Możemy to w ogóle sobie podzielić na obszar 1, ten po lewej stronie od studni, obszar 2 po prawej stronie od studni, obszar 2 wewnątrz studni, obszar 3 po prawej stronie studni. I teraz zajmujemy się tym czerwonym obszarem, on będzie ciekawszy. Zrobimy sobie ten zielony też, żeby zobaczyć, że tak autentycznie jest, że tam na górze mamy kontinuum stanów, a na dole mamy dyskretne stany. Ale to ten obszar wewnątrz studni nas interesuje. Czyli zakładamy, będziemy rozwiązywać równanie z Schrödingera niezależne od czasu, czyli równanie na stany i energię własne Hamiltonianu.
Potrzebujemy rozwiązać równanie h psi równa się e psi. Będziemy to indeksować jakimś, no jakąś liczbą n, taką samą jak była wcześniej, więc ja to tu wpiszę. I teraz chcemy być wewnątrz tej, na czerwono chciałam, wewnątrz tej studni, czyli zakładamy sobie, że energię En są no ujemne. Dobra. Przepraszam, że się trochę mieszam, zaraz przestanę. Chcę po prostu przepisać to równanie w taki sposób, żeby mi było najwygodniej to później liczyć. Czyli tak, tutaj mamy równanie Schrödingera w tej wersji bez czasu. Wiedzą Państwo dlaczego. Zabiorę ten indeks, dlatego że ja bym chciała, żeby moje energie En, tak jak je oznaczę, były po prostu dodatnie. Ale chcemy być w tym obszarze, więc te energie E, te, które są tutaj, będą równe minus En. To jest tylko kwestia wygody przy rozwiązywaniu równania. I teraz tak, w tych trzech obszarach mamy trzy różne hamiltoniany, więc skoro tutaj potencjał jest równy 0, dajmy mu tyldę, bo ja używam tego znaczenia minus V tutaj. Tutaj mamy potencjał równy minus V, a tutaj mamy znowu potencjał równy 0. Więc hamiltonian tutaj to będzie po prostu hamiltonian cząstki swobodnej minus H kwadrat przez 2m, druga pochodna po położeniu. W trzecim obszarze będzie tak samo, minus h kwadrat przez 2m d kwadrat po dx kwadrat. Znamy rozwiązanie tego. A tutaj z kolei będzie hamiltonian równy znowu tej części kinetycznej, minus h kwadrat przez 2m d kwadrat po dx kwadrat, ale potrzebujemy dodać potencjał, który jest równy minus v. Dobra. Czyli jak mamy to, no, możemy sobie napisać równanie Schrödingera, już przyjmując to oznaczenie. Czyli tutaj h psi równa się e psi, będzie przyjmowało postać minus h kwadrat przez 2m d kwadrat psi po dx kwadrat równa się minus en psi. To minus jest stąd, że jesteśmy w tym czerwonym obszarze, czyli energia jest ujemna, a przyjęliśmy sobie, że en, ten symbol, jest dodatni. Potem mamy dla drugiego obszaru minus h kwadrat przez 2m d kwadrat po dx kwadrat psi minus v psi równa się e n psi, oczywiście z minusem. Minus jest istotny. I potem w trzecim obszarze już będę leniwie przepisywać, że jest tak samo jak w pierwszym obszarze. Dobra. Czyli w pierwszym obszarze chcemy rozwiązać równanie minus h kwadrat przez 2m d kwadrat psi po dx kwadrat plus e n psi, mogłoby mieć też indeks n, równa się 0. Przy czym wiemy, że en jest większe równo od 0,
Więc w tym przypadku znamy rozwiązania i te rozwiązania tego równania oczywiście przez to, że tu jest minus, a tu jest plus, wyglądają troszeczkę inaczej niż zwykle, czyli mamy jakieś tam rozwiązanie, które działa na przedziale x należy do przedziału od 0 do minus a. I to rozwiązanie psi od x, damy mu jakiś indeks zaraz, jak będziemy sklejać te funkcje, żeby nam się to nie mieszało. To się równa jakaś stała e do minus kappa n x. Mam wrażenie, że potrzebuję to rozwiązać. No dobra. No to widzą Państwo, że to rozwiązanie jest inne niż zazwyczaj jest. Zazwyczaj jak mieliśmy cząstkę swobodną, to dostawaliśmy jakąś stałą faktycznie, ale ta stała to, co się staram powiedzieć, to jest to, że dostawaliśmy falę płaską, czyli tutaj było minus i ex i ewentualnie plus falę płaską rozchodzącą się w drugą stronę, a tu dostaliśmy coś innego i powód jest taki, że tutaj jest dodatnie. Czyli ja zapiszę to rozwiązanie, ale zaraz je sobie dostaniemy. Tutaj mamy jeszcze warunek, że h kwadrat kappa n kwadrat przez 2n to jest en. Dobrze. A, tu jest jeszcze plus, bo źle przepisuję ze złego kawałka. Dobra, zdecydowanie należy to rozwiązać. Czyli mamy tak. Jesteśmy cały czas w pierwszym obszarze. Mamy do rozwiązania równanie minus h kwadrat przez 2m, druga pochodna po dx kwadrat psi. Zgubiłam się, plus en psi ma nam dać 0. Czyli druga pochodna z psi po dx kwadrat minus 2mEn przez h kreślone do kwadratu. Wiadomo, co robię. Mnożę razy minus 2m przez h kreślone kwadrat psi ma nam dać 0. I teraz wiemy, że x należy do przedziału od 0 do minus a, czyli x jest stale mniejsze od 0. I teraz ja tu będę robić lekko leniwie, bo czemu nie? Znamy rozwiązanie. Wstawimy sobie to rozwiązanie i sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Czyli potrzebuję policzyć pochodną z psi od x, d po d x, czyli to jest pochodna po x, będzie mi potrzebna druga, jakaś stała e do kappa n x, e do kappa n x. Tutaj to kappa jest naszym odpowiednikiem. Wcześniej mieliśmy k, ale teraz mamy inny rodzaj funkcji. To jest funkcja, która nam po prostu będzie zanikać. Czy ja chcę z plusem? Pewnie chcę. Nie, dobra. Liczę tą pochodną. D to jest stała i mam pochodną po x, czyli kappa n e do kappa n x i druga pochodna i od x po
x kwadrat to będzie d kappa n kwadrat edu kappa n x. No i nie potrzebujemy tego i. Nie potrzebujemy tego i, które mieliśmy wcześniej, dlatego że tu od razu jest minus. Wstawiamy to do tego równania i dostajemy d kappa n kwadrat e do kappa n x minus 2me 2m en przez h kreślone do kwadratu psi od x, czyli d e do kappa n x, to mi się skraca, ma być równe 0, przepraszam, i to mi się skraca i to, i dostaję, że kappa n do kwadratu to ma być 2m e n przez h kreślone kwadrat. Więc en ma być równe kappa n kwadrat h kreślone kwadrat przez 2m. Czyli tak naprawdę mam dokładnie to samo równanie, które mieliśmy wcześniej dla cząstki swobodnej, tylko wtedy nam wychodzi fale płaskie, dlatego że potrzebowaliśmy i po to, żeby tutaj nam się pojawił minus, a konkretnie, żeby tu nam się pojawił minus, ale nie ma to w tym momencie większego znaczenia. Natomiast to, nad czym się zastanawiam w tym momencie, to jest to, że tak naprawdę ta nasza postulowana funkcja ta mogłaby mieć jeszcze drugi człon, czyli mieć człon d' e do kappa, a jest piękne kappa, e do kappa n minus kappa n x. Czyli tak jak mieliśmy w rozwiązaniu dla cząstki swobodnej superpozycję, dowolną superpozycję fali płaskiej rozchodzącej się w lewo i fali płaskiej rozchodzącej się w prawo, to tutaj moglibyśmy mieć superpozycję dwóch takich funkcji. Powód, dla którego tak nie jest, jest dość prosty. Mianowicie, jeżeli coś ma być funkcją falową, to potrzebujemy, żeby to zanikało w minus i plus nieskończoności. Tego prostego względu, że no, potrzebujemy, żeby funkcja falowa była przyzwoitą funkcją, czyli żeby prawdopodobieństwo znalezienia cząstki, czyli moduł kwadrat funkcji falowej, zanikał w plus i w minus nieskończoności, które są jakimiś tam abstrakcyjnymi przestrzeniami. Czyli problem jest taki, że jak narysujemy sobie tą funkcję e do kappa nx, to e do kappa nx, e do zerowej to jest 1, wygląda, no ta z plusem będzie nam rosła, pewnie wykładniczo, czyli jakoś tak, a jak sobie narysujemy funkcję e do minus kappa nx, to ona będzie zanikać. No więc my potrzebujemy z tych dwóch funkcji tutaj wybrać tą funkcję, która zanika wykładniczo. I wydawałoby się, że to znaczy, że powinniśmy wybrać tą, ale przypominam Państwu, że jesteśmy w reżimie, w której gdzieś tu na dole napisałam, w której x jest zawsze ujemne. Czyli z tych dwóch funkcji tutaj to ta będzie zanikająca, dlatego że, i teraz jest to okropnie narysowany obrazek, że jak narysujemy drugą stronę,
to dla ujemnych x-ów ona jest zanikająca i dlatego odrzucamy to rozwiązanie, dlatego że ono spowoduje, że nasza, pomijając fakt, że nam, że nie będzie się dało unormować funkcji falowej, co już nam się w życiu zdarzało, to jeszcze prawdopodobieństwo cząstki będzie, znalezienia cząstki będzie największe na, w tym przypadku w x równym minus nieskończoność, co jest fizycznie nie ma sensu. Przepraszam, czy można tam jeszcze cofnąć na górę? Czyli naszym tutaj już. Czyli naszym rozwiązaniem jest po prostu ten pierwszy człon, a ten drugi nie dopisujemy go, nie rozważamy, nic z nim nie robimy. Tak? Tak, dlatego że jakbyśmy tego nie zrobili, to funkcja falowa byłaby złą funkcją falową. Czyli nie mogłaby nam opisać żadnej sytuacji fizycznej. Okej, dobrze. A dlaczego chcieliśmy dopisywać ten człon? Bo jak odeszłam od komputera, to jakby była sytuacja tylko z tym jednym członem, a nagle wróciłam i tutaj już są jakieś przekreślone i coś się zadziało. Chcieliśmy go dopisywać, dlatego że to by było ogólne takie rozwiązanie, które by miało dwa człony, byłoby ogólnym rozwiązaniem tego równania. Aha, okej, okay, na tej zasadzie. A pozbywamy się tego, bo on powoduje, że... No nie będzie się dało unormować. Tak, i że ta cząstka tak naprawdę to, co by to spowodowało, to jest to, my opisujemy to, co się dzieje w tym obszarze i ta funkcja falowa w tym obszarze by nam rosła do nieskończoności. Czyli opisywalibyśmy cząstkę w studni, a najbardziej prawdopodobne byłoby znalezienie jej gdzieś poza studnią, ale wewnątrz bariery, co no, jest fizycznie niemożliwe. Czyli to jest odpowiednie miejsce klasyczne, jakbyśmy wrzucili piłkę do studni, a później musielibyśmy ją wykopać 20 km dalej. Dobra. I teraz tak, trzeci obszar się będzie zachowywał tak samo, z wyjątkiem właśnie tego, że tutaj są x-y dodatnie, czyli mamy to samo równanie. Nie to chciałam zrobić, to samo równanie co tutaj, przepisujemy je i jest de facto to samo rozwiązanie, tylko z tych samych względów co wcześniej, że ta funkcja musi nam zanikać w tym obszarze, bierzemy dla odmiany to. Dlatego, że teraz w tym po prawej stronie mamy x należące do przedziału od a do nieskończoności, czyli tutaj jest oczywiście, przepraszam, minus nieskończoność. Te zajęcia są za późno, ale narysowałam dobrze. Minus nieskończoność. Jesteśmy po lewej stronie od a tutaj jesteśmy po prawej stronie od a, więc x jest zawsze większe od zera, z czego wynika, że żeby mieć taką funkcję, musimy wziąć coś, co jest proporcjonalne do tego. Czyli tutaj nasze rozwiązanie to jest psi od x równe jakiejś stałej. No dobra, jak tam wziąłem d, to tutaj będzie a, e do minus kappa n x z tym samym warunkiem, że h kwadrat kappa n kwadrat przez 2m równa się en. I zostaje nam środek, czyli generalnie dostaliśmy tyle, że nasza funkcja falowa po jednej stronie powinna się zachowywać tak i po drugiej stronie powinna się zachowywać tak. Oczywiście w zależności od tego, która to jest funkcja falowa, to tam będzie zależało, gdzie to się zaczyna. Będziemy sklejać te funkcje później i jeszcze interesuje nas, co się będzie działo w tym obszarze, czyli jak te dwie funkcje będą połączone, żeby dać nam funkcję falową. I tutaj mamy też równanie do rozwiązania. To. Ja je sobie przepiszę gdzie indziej, bo już zabazgrałam wszystko. Dobra, czyli jesteśmy w obszarze 2, wewnątrz tej skończonej studni.
nasze x należy do przedziału od minus a do a. Mogę sobie napisać, że ten przedział zawiera a i minus a. Będziemy sklejać te funkcje, one muszą być takie same na brzegach, ale o tym będzie za chwilę. I mamy równanie minus h kwadrat przez 2m, druga pochodna psi od x po dx kwadrat minus v psi od x ma nam dać minus e n psi od x. Robię z tym porządek, przenosząc e n na drugą stronę, czyli minus h kwadrat przez 2m d kwadrat psi od x d x kwadrat plus no dobra, chcę to z minusem, to będę to mieć z minusem, minus v minus en psi od x równa się 0. I teraz to, co potrzebujemy zauważyć, to jest to, że en musi być większe, równe od v, będzie większe. A to wynika stąd, że my szukamy, wracam do mojego obrazka, który już zabazgrałam kompletnie, więc go narysuję jeszcze raz. Jak mam moją studnię, tutaj jest minus V, tu jest 0, a my szukamy energii naszej cząstki, energii stanów własnych przynajmniej, które znajdują się wewnątrz studni. Więc tutaj to jest energia minus En, co oznacza tyle, że En, żeby było w studni, musi należeć do przedziału od zera do V. Czyli to oznacza tyle, że to, co tu jest, V minus En jest większe równo od zera, a ja to jeszcze raz. En należy do przedziału od zera do V, czyli En jest mniejszy równo od V. Zakładam, że mówiłam dobrze, tylko napisałam źle, ale czort wie. Czyli V minus En jest większy równo od 0. Czyli to oznacza tyle, że dostaliśmy równanie, które jest podobne do tego równania, które mieliśmy przed chwilą, z wyjątkiem tego, że tam mieliśmy, jak się cofnę do jakiegoś, gdzie jest moje równanie, tu, to w tym miejscu był plus na jednym i drugim w obszarze 1 i w obszarze 3, a tutaj mam minus. Minus coś dodatniego. To oznacza tyle, że wróciliśmy do sytuacji, kiedy naszym rozwiązaniem jest to samo, co byśmy dostali z cząstką swobodną. Czyli rozwiązywaliśmy już sobie równanie, które wyglądało tak, że to było minus h kwadrat przez 2m, druga pochodna psi po dx plus minus minus e psi, równanie cząstki swobodnej i wtedy dostawaliśmy w ramach rozwiązania jakieś psi od x, które było superpozycją właśnie fali płaskiej w lewo, to jest razy x i fali płaskiej w prawo. Więc różnica pomiędzy tym równaniem a tym równaniem jest taka, że tutaj zamiast energii mamy v minus tą energię. A i tutaj do tego rozwiązania jeszcze mieliśmy, że h kwadrat k kwadrat przez 2m musiało nam dawać e. Czyli po prostu używam starego rozwiązania, starego równania, żeby nie musieć tego rozwiązywać jeszcze raz, bo ileż można. Więc jedyna różnica jest tutaj i zamiast tego chcemy sobie podstawić v minus en, co zaraz zrobię i dostaniemy rozwiązanie już naszego równania, czyli psi
od x, nie wiem czemu na czerwono, równe b e do i k. To co tam jest? B jakaś stała, e do i k, x plus c e do minus i k, x, ale różnica będzie tutaj, czyli h kwadrat k kwadrat przez 2n. Musi teraz być równe v minus en. Dobra. Czyli tutaj w tym środkowym obszarze dostaliśmy tyle, że tam będzie po prostu fala płaska, więc jak mam moją studnię, no to ona się powinna zachowywać w jakiś taki sposób y, że po lewej stronie mamy funkcję zanikającą, po prawej stronie mamy funkcję zanikającą, a po środku mamy falę płaską, która mi wyszła krzywo, ale cóż innego mogło się stać. Zaraz będziemy sklejać te funkcje na tyle, na ile, no, pokażę Państwu, jakie równania trzeba rozwiązać. W każdym razie dostajemy trzy kawałki funkcji. I teraz, żeby posklejać te funkcje, trzeba wiedzieć pewne rzeczy o funkcjach falowych. Ale może zanim to zrobimy, zanim przejdziemy do spraw technicznych, jak to zrobić, to porozmawiajmy sobie jeszcze przez chwilę o tej funkcji, która nam wyszła. Ona będzie skwantowana, ale ta kwantyzacja nam wyjdzie później. W tym momencie jeszcze nie wiemy, że jest skwantowana. Natomiast dostaliśmy mniej więcej to, przynajmniej jak wyglądają nasze funkcje falowe już na całości. Pamiętają Państwo, jak była skończona studnia, nieskończona studnia potencjału, to ten... To nie jest mój dzień artystycznie. To nasze funkcje falowe to były fale stojące wewnątrz studni, a poza studnią potencjału po prostu prawdopodobieństwo znalezienia naszej cząstki było równe 0. W momencie, kiedy nasza studnia jest skończona, to pojawia nam się to, co się kolokwialnie często nazywa ogonami. Czyli jak policzymy moduł kwadrat z tego, moduł kwadrat psi od x, gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym miejscu, to się okaże, że cząstkę można znaleźć nie tylko wewnątrz studni, ale można ją też znaleźć poza studnią z niezerowym prawdopodobieństwem. Te ogony, one dość szybko maleją, no i prawdopodobieństwo znalezienia cząstki wewnątrz bariery bardzo szybko maleje wraz z oddalaniem się od granicy studni, ale nie zmienia to faktu, że dostajemy coś, czego zdecydowanie nie ma w fizyce klasycznej, mianowicie, że nasza cząstka w pudle potencjału może znajdować się poza pudłem, również jeżeli energia tej cząstki sugeruje, że powinna być wewnątrz pudła. To ma całkiem spore konsekwencje i porozmawiamy sobie o tych konsekwencjach za jakiś czas, jak będziemy rozmawiali o tunelowaniu, ale w każdym razie główna konsekwencja jest taka, że gdyby nasza studnia nie tylko była skończona na wysokość, ale była również jej bariera była skończona na szerokość, to jak tutaj jest niezerowe prawdopodobieństwo znalezienia naszej cząstki, to ona po prostu może, i to się nazywa przetunelować, uciec z tej bariery, mimo że ma energię, która jest mniejsza niż energia bariery. Czyli wracamy do tego, że mechanika kwantowa jest dziwna. Dobra, ale my musimy poskładać nasze funkcje falowe. Strasznie, no nie lubię studni potencjału, dlatego że każde z tych rozwiązań samo w sobie jest proste, a później to się sprowadza do kombinowania i tak zupełnie na serio należy to wklepać w komputer i pozwolić jemu to zrobić, ale za to nauczymy się czegoś na temat
funkcji falowych, bo cała ideologia skończonej studni potencjału się zawiera w tym obrazku. Jest całkiem ładny. Natomiast z takich zupełnie technicznych rzeczy to my potrzebujemy, żeby funkcja falowa była ciągła i różniczkowalna. Czyli no dobra, są Państwo matematykami, więc ta analogia może się Państwu poważnie nie podobać, ale chodzi o to, że jeżeli człowiek by głaskał funkcję falową, żeby sobie nie pokaleczyć ręki. Czyli potrzebujemy, wiadomo, że te funkcje, które dostaliśmy, one są ciągłe i różniczkowalne jak byk, natomiast cały problem polega na tym, że my potrzebujemy zszyć trzy różne funkcje i kwestia jest tego, żeby one były ciągłe i różniczkowalne na tych barierach. Czyli potrzebujemy je zszyć w taki sposób, żeby mogły nam opisywać zjawisko fizyczne, a zjawiska fizyczne naturalne występujące w przyrodzie bardzo rzadko skaczą i zazwyczaj jak skaczą, to jest jakiś bardzo dobry powód, tak typu jest przejście fazowe czy coś takiego. Okej. Czyli to, co potrzebujemy, mamy tutaj jest punkt minus A, tutaj jest punkt plus A i potrzebujemy, żeby nasza funkcja miałam je jakoś oznaczyć. Mamy funkcję psi od x w obszarze 1. Będzie miała teraz indeks 1. To było d, bo je zrobiłam w złej kolejności, e do kappa x. Mamy falę płaską w obszarze 2. b e do ik x plus c e do minus ik x, albo na odwrót. I mamy, tu jest drugi obszar i mamy funkcję w obszarze trzecim, która jest prawie taka jak w obszarze 1. One wszystkie gdzieś powinny mieć indeks n, dlatego że to będą różne funkcje. Dobra, tak kappa i k niech mają n. Potem mamy, to przepisuję tylko wszystko, co policzyliśmy wcześniej, żeby było w jednym miejscu. Potem mamy tyle, że en to musi być h kwadrat kappa n kwadrat przez 2m. Tutaj. I w ostatnim jest taki sam wzór. H kwadrat kappa m kwadrat przez 2m. A tutaj ma być en równe h kwadrat k kwadrat przez 2m. To jest znowu indeksowane odpowiednio. I teraz przypominam, to są te funkcje falowe w trzech obszarach, natomiast taka funkcja, która jest odpowiednio zszyta z tych trzech funkcji, funkcja falowa, która jest odpowiednio zszyta z tych trzech funkcji falowych, musi rozwiązywać nam równanie h psi, dobra, n od x równa się en od x, co oznacza, że ta energia en to wszędzie jest to samo. Czyli dostajemy pierwszy warunek, żeby taka funkcja, którą zszyjemy z tych trzech funkcji, tu jest psi oczywiście, była rozwiązaniem tego równania, to dostajemy warunek, że to en musi być równe temu en, musi być równe temu en. Z pierwszym i trzecim obszarem nie ma problemu, bo po prostu dostajemy stąd de facto tą samą kapę. A z drugiego warunku zaraz, coś mi się nie podoba, ale nie ma znaczenia. A, już wiem, co zrobiłam nie tak. Przepraszam, to był długi dzień. My żeśmy z tego środkowego dostali nie ten warunek,
tylko dostaliśmy ten warunek, czyli V minus En. Tutaj. V, dobrze. V minus En ma być równe temu H kwadrat Kn kwadrat przez 2m. A zakreślone jest w porządku, czyli to En musi być równe temu En. Więc stąd dostajemy, że H kreślone kwadrat Kn kwadrat przez 2m ma być równe V minus H kreślone kwadrat Kn kwadrat przez 2m d. Czyli H, kappa n do kwadratu 2mv przez H kreślone do kwadratu minus K n do kwadratu. Nam się pewnie jeszcze przyda, tak czy siak. Dostajemy zależność pomiędzy wektorem falowym Kn i funkcją, i stałą odpowiedzialną za to, jak szybko zanika funkcja kappa n. OK. Dobra, teraz musimy skleić te nieszczęsne funkcje, czyli to, ten warunek dostajemy z tego, że energie własne muszą być takie same we wszystkich trzech częściach, no bo inaczej nie będą one stanowiły rozwiązania tego samego równania. Hapsi równa się epsi. A teraz jeszcze potrzebujemy ciągłość i różniczkowalność, czyli psi 1 w punkcie minus a musi być równe psi 2 w punkcie minus a, czyli na pierwszej granicy potrzebujemy, żeby te funkcje były ciągłe, i różniczkowalne, czyli psi 1 prim jako pierwsza pochodna po położeniu musi być równe psi 2 prim minus a, i drugi zestaw warunków na drugiej granicy psi 2 od a musi być równe psi 3 od a ciągłość, i psi 2 od a pochodna po położeniu musi być równe psi 3 prim od a różniczkowalność. I jak użyjemy tych warunków razem z tymi postaciami, tych kawałków funkcji falowych, to powinniśmy dostać warunki na stałe A, B, C i D. Tak naprawdę to dostaniemy cztery liniowo niezależne równania, które trzeba rozwiązać, i te rozwiązania są znane. To jest odpowiednio irytujące, tak byśmy to ujęli. Czyli dostajemy, zróbmy sobie pierwszy warunek, dostajemy D E kappa n, i teraz x jest równe minus a, czyli to jest minus a, ma być równe b e do minus i k n a, znaczy tak, no bo tutaj bierzemy minus a plus c e do i k n a. I chcemy jeszcze, żeby pochodne czyli d kappa e do minus kappa n a ma być równe, tutaj nie ma minusa, bo ta funkcja nie ma minusa, ten minus się pojawia z podstawienia pod x minus a. Czyli akurat tutaj jest się prosto machnąć, tu powinno być b i k n e do minus i k n a plus c
i tu jest minus i k n do minus i plus i k n. A to mamy dwa równania. I z tych pozostałych, czyli to są te równania. I teraz jak weźmiemy te dwa pozostałe i zakładając, że się nie machnę, no i to dostaję tak. B e do i k n a plus c e do minus i k n a. Te są prostsze, bo jesteśmy na x równym a, więc nie trzeba się bawić z minusami. To się ma być równe a e do minus k n a. I pochodna, czyli b i k n e do i k n a minus i c k n e do minus i k n a ma być równe minus pewien brak minusa mi się nie podoba. To jest a jakby nie było wątpliwości minus kappa n a e do minus kappa n a. Dobra, na górze jest bez minusa, na dole jest z minusem, jest ok. I te równania trzeba rozwiązać i ja tego nie będę robić. Ale widzą Państwo, że jest to zestaw całkiem prostych równań, które mamy cztery liniowo niezależne równania na cztery niewiadome. Wszystko inne jest wiadome. Da się to znaleźć. I rozwiązania, są dwa typy rozwiązań. Ja Państwu wypiszę te rozwiązania. Rozwiązania są albo parzyste, albo nieparzyste. Czyli rozwiązania nieparzyste. Ja muszę sobie pomagać z tym słowem dla Państwa, to jest pewnie oczywiste, czyli takie, gdzie psi od x jest równe minus psi od minus x i one wszystkie wyglądają w taki sposób, że psi 1n to jest minus 2i b sinus kna razy e do kappa x plus a. Widzą Państwo teraz, czemu ich nie chciałam rozwiązywać. Psi 2n to jest 2i b po prostu sinus k x i psi 3n to jest 2i b sinus k n a, tu jest n, e do minus kappa x minus a. Dobra. Aj. W tych trzech obszarach, które sprecyzowaliśmy wcześniej i tu jest jeszcze dodatkowy warunek z warunkiem ło k razy kotangens ka musi być równe minus kappa. No dobra, one jakoś strasznie nie wyglądają, czyli tak naprawdę jak już się zna rozwiązanie, to można dość prosto sprawić, że to spełnia. Generalnie rzecz biorąc mamy jakąś stałą, widać, że te funkcje jeszcze by trzeba unormować, ale już bez przesady. I to, co tu wychodzi, to też jest jakaś stała, która jest potrzebna do tego, żeby ta funkcja na górze nam się ładnie sklejała z funkcją na dole. I tutaj po to jest też to, ale oprócz tego mamy wszystko takie, jak znaleźliśmy, czyli po środku mamy coś, co przypomina falę stojącą, ale nie dokładnie nią jest, dlatego że nie schodzi na brzegach do zera. Natomiast za brzegami studni mamy funkcję,
która ma zwykły, elegancki zanik wykładniczy i mamy dodatkowy warunek pomiędzy K i kapą, żeby one się ładnie sklejały. I potem są jeszcze parzyste rozwiązania. Jak już je tu mam, to mogę je wypisać. Parzyste rozwiązania. Czyli takie, gdzie psi od x jest równe psi od minus x. I znowu mamy te trzy kawałki. Psi po lewej stronie studni to będzie 2b kosinus tym razem kna. I znowu mamy ten wykładniczy zanik x plus a. Potem mamy po środku i po środku jest parzysta funkcja 2b kosinus kx i po prawej stronie jest znowu zanik wykładniczy z odpowiednią stałą kosinus kna, żeby one nam się ładnie sklejały, n minus kappa x minus a i tutaj jest warunek analogiczny tylko na kotangens kn, tangens znaczy się, tam był kotangens z kna równa się kappa n z plusem. Dobra. I tam później jeszcze ten, jakby ktoś miał ochotę się nauczyć, jak się to robi porządnie, to mniej więcej dowolny podręcznik do podstaw mechaniki kwantowej, najlepiej taki klasyczny, typu Lifshitz-Landau, który robi wszystko w reprezentacji położeniowej, to w reprezentacji położeniowej, to on na pewno będzie miał. No, robiłam to wyprowadzenie po to, żeby przygotować ten wykład, a później uznałam, że ta cała matematyka jest nam potrzebna jak dziura w moście, bo jest to po prostu szkoła tego, jak sklejać funkcje. Natomiast samą ideę, jak to się robi, da się bez problemu zrozumieć, nie licząc tego porządnie. Czyli byłoby to dużo prościej zrobić na kartce papieru tak ideologicznie, niż znaleźć te dokładne funkcje, gdzie trzeba rozwiązać cztery równania na cztery niewiadome i jeszcze preferencyjnie to unormować znaleźć te wszystkie warunki, a wiadomo, że nikt nie lubi tangensów i kotangensów. Tak czy siak wyglądają mniej więcej tak, jak powinny. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że w momencie, kiedy mamy tą, to znaczy poza faktem, że dobrze wiedzieć, jak to się robi, to w momencie, kiedy mamy skończoną studnię potencjału, to ciągle mamy skwantowaną energię. Ta skwantowana energia się będzie pojawiać za każdym razem, kiedy jest ograniczenie w przestrzeni, a nasze funkcje wyglądają prawie tak, jak wyglądały dla nieskończonej studni potencjału, z wyjątkiem tego, że właśnie wychodzą poza studnię. Więc ta dolna ma jeden brzuszek, wybaczą Państwo to określenie. Potem następna to jest odpowiednik tej kolejnej fali stojącej sinusa, tylko takiej, która wiadomo, że ona powinna być antysymetryczna, tylko ją głupio narysowałam. Ale istotne jest to, że ta różnica to jest to, że ona nam wychodzi na zewnątrz i potem jeszcze mi się uda narysować kolejną. Znowu muszą sobie Państwo wyobrazić dużo więcej symetrii w tym. Miało być na trzeci kolor, może jakoś ją poprawię, ale widać, co jest. Czyli ciągle mamy kwantyzację.
Czyli są dyskretne poziomy energetyczne. To jest E1, E2, E3. Znalezienie tych energii, no, można sobie wyszukać w książce odpowiednio wredniejszy wzór. Natomiast oprócz tego mamy skończone, czyli niezerowe prawdopodobieństwo. Podobieństwo znalezienia cząstki poza studnią, mimo że jej energia jest taka, że jest, że większość tej cząstki znajduje się wewnątrz studni, a nie nad studnią. I ten numer jest absolutnie niemożliwy klasycznie. Jak mówię, on ma całkiem spore konsekwencje fizyczne, czyli w mechanice kwantowej możliwe są różne rzeczy, które nie są możliwe w mechanice kwantowej. Właśnie na przykład to, żeby cząstka nam uciekła ze studni o skończonej barierze. Dobra. Sekundę, ten do mnie dzwoni, więc to wyłączę tylko. Znam życie do mój dentysta. Jup. Dobra, przepraszam. I teraz tak, ja Państwu obiecałam, więc trzeba to zrobić, że będziemy sprawdzać i jeszcze sobie popatrzymy, na co się zazwyczaj nie patrzy, co się dzieje, jak nasza... daleko jest ten obrazek. Jak jesteśmy w tym obszarze, że nasza energia E jest większa od zera. Czyli jak jesteśmy tutaj w tym zielonym obszarze. Czyli... Czy mam narysowane do góry nogami jest doskonałym pytaniem? Ale nie ma znaczenia. Poradzimy sobie tak czy siak. Czyli mamy ciągle naszą studnię. Tu jest minus A, tu jest A. Na tej wysokości jest 0. Tutaj to jest minus V. Natomiast interesują nas rozwiązania równania H psi równa się E psi, dla których E jest większe od zera. Czyli w tym momencie, w tych obszarach 1, 2 i 3 zmienia nam się w gruncie rzeczy tylko jedna rzecz. Czyli tak w obszarze 1 mieliśmy wcześniej równanie minus h kwadrat przez 2m d kwadrat psi po dx kwadrat i one było równe minus epsi, to tutaj będzie plus epsi, czyli dostajemy z powrotem równanie bez problemu na cząstkę swobodną. W drugim obszarze minus h kwadrat przez 2m d kwadrat po dx kwadrat psi minus v psi, bo ten potencjał ciągle tutaj jest ujemny, równa się epsi. I tutaj w trzecim obszarze jest jak w pierwszym. To równanie to jest równanie dla cząstki swobodnej. My je umiemy rozwiązać. Ono będzie wyglądało jakoś tak, że psi od x z e do i k niech będzie prim x jakaś stała plus b e do minus i k prim x. Możemy to indeksować nm. W tym obszarze środkowym możemy przenieść to na drugą stronę i dostajemy minus h kwadrat przez 2m d kwadrat psi po dx kwadrat.
to się równa E plus V i to wszystko jest dodatnie psi. I tutaj jeszcze sobie należy przypomnieć, że H kwadrat K N kwadrat przez 2M ma nam dać EN. Tu dostajemy analogiczne rozwiązanie z wyjątkiem tego, że wektor falowy będzie inny, bo on zależy od tego, czyli dostajemy psi od X C E do I K X plus D E do minus I K X. Tyle, że, dobra, niech to znowu ma indeks n, k n kwadrat, czyli tu jest primowany, przepraszam, h kwadrat przez 2m ma w tym momencie być równe en plus v, czyli znowu nam się pojawia przesunięcie jakieś w związku z tym potencjałem, a tutaj wszystko będzie, dobrze. Napiszę to, bo tu mogą być inne stałe. Mamy psi od x równa się e do i k n prim x plus f e do minus i k n prim x. Przy czym tu jest ten sam warunek h kwadrat k n prim kwadrat przez 2m to jest en, co oznacza tyle, że to k n prim to jest to samo, co jest to k n prim, natomiast to k n prim na środku jest inne. I teraz dalej zabawa jest taka sama jak była, jeżeli chcemy z jakiegoś powodu zrobić to porządnie, to ta funkcja musi być, jak ją poskładamy, musi być ciągła i różniczkowalna, więc w ten sam sposób trzeba sprawdzić, że psi od a w pierwszym od minus a jest równe psi dla drugiego obszaru też od minus a i pochodne też. Pierwsza minus a równa się psi 2 prim od minus a i tak samo w drugim punkcie, gdzie sklejamy funkcję, czyli druga funkcja w A musi być równa trzeciej funkcji w A i ich pochodne też muszą być sobie równe. Ale tego już nie będziemy robić, natomiast bardzo prosto jest narysować sobie, jak te funkcje ponad wyglądają ideologicznie. Dlatego, że widać, że ten jedyny warunek, który tutaj dostajemy, nie dostajemy warunków skwantowania, czyli energia może być dowolna. Istotne jest to, że ona tutaj, właściwie tutaj, to musi być ta sama energia, dlatego, że to są rozwiązania tego samego równania na stany i wartości własne, więc ta wartość własna dla każdego kawałka musi być taka sama. Ale widzimy, że tutaj mamy przesunięcie, więc Kn, a przynajmniej moduł z Kn, albo jeśli ktoś woli Kn kwadrat, wychodzi na to, że ja wolę Kn kwadrat. Kn kwadrat będzie większe, jakby nie było potencjału, to by było równe od Kn prim. I teraz muszę sobie przypomnieć, jak wektor falowy jest większy, to coś nam oscyluje szybciej, więc jeżeli sobie narysujemy po raz setny tą naszą funkcję falową, to znaczy tą naszą skończoną studnię potencjału, to jeżeli przyjmiemy jakąś energię En większą od zera, no to jak posklejamy te funkcje porządnie, to one będą wyglądały w taki sposób, że tu będzie oscylowało wolniej, potem będzie oscylowało szybciej, więc fale płaskie sklejam i tu będzie oscylowało wolniej. Oczywiście ta cała koślawość tego obrazka jest związana z tym, że nie umiem ładnie narysować sinusa, ale rozumieją Państwo, co się dzieje. Po prostu istnienie studni wpływa na funkcję falową nad studnią, ale nie wpływa w sposób jakościowy, tylko
mamy te jakby sklejone fale płaskie z innym wektorem falowym, a jest to związane z tym, że tutaj jest po prostu przesunięta energia. Czyli w studni się dzieją te ciekawe rzeczy. Mamy zanikające funkcje falowe, a nad studnią mamy fale płaskie, tylko może warto jest wiedzieć, że sama obecność studni wpływa na to, co się dzieje. Dobra, my mamy jeszcze 15 minut i teraz pytanie brzmi, czy ja umiem zrobić tunelowanie w 15 minut? Zaletą tego jest to, że jeżeli bym to zrobiła, to nie musiałabym tego robić następnym razem. Możemy spróbować. Dobra. Tunelowanie. Okej. Tunelowanie polega na tym, że mamy odwrotną sytuację, czyli mamy po prostu jakąś barierę, zamiast mieć studni, mamy barierę o skończonej szerokości. Czyli rysuję wszystko tak, jak było, z wyjątkiem tego, że teraz tu mam minus A, tu mam plus A, teraz mi coś wystaje. Zamiast. Dobra. Teraz tu mam większy potencjał, tutaj jest V równe 0. Czyli ewidentnie mam barierę potencjału. Wracając do analogii z rzucaniem piłeczką, to teraz mamy murek o skończonej grubości i skończonej wysokości, w który nasza piłka może trafić. I oczywiście najciekawsze rzeczy dzieją się w takich sytuacjach, kiedy energia tej naszej cząstki jest mniejsza, En jest mniejsza od V. Tu nie mamy większego problemu z dodatnością i ujemnością, bo wszystkie te energie są dodatnie, bo w tym momencie zero jest tutaj. I teraz tak, na tyle dużo już wiemy, zawsze w tym momencie mamy jakąś odmianę równania na cząstkę swobodną. Jedyna rzecz, która nam się zmienia, to to, że w różnych obszarach jest potencjał, który jest zawsze stały w danym obszarze, więc rozwiązujemy ciągle cząstkę swobodną. Ale ja się teraz zastanawiam, czy nie byłoby mi wygodniej jednak, jakby tu było 0, a tu było minus V. W sumie byłoby. Dobra. Okej. Okay. Ten na odwrót. Przepraszam. Chcę, żeby... ja tego nie chcę liczyć jeszcze raz. Więc chcę, żeby ten przykład z tunelowaniem był możliwie podobny do przykładu ze skończoną studnią potencjału. Czyli w tym momencie tutaj jest V równe 0, niech ono ma tyldę, a na tej wysokości będzie V z tyldą równe minus V. Więc w tym momencie ten obszar 1 jest taki, jak wcześniej był nasz obszar 2. Ten obszar 3 też jest taki, jak wcześniej był obszar 2. Natomiast ten obszar 2 w tym momencie jest taki, jak wcześniej mieliśmy obszar 3. Czyli jak to sobie rozpiszemy, każdy obszar z osobna, chcemy, żeby energia znowu chcę, żeby n było dodatnie, czyli te nasze energie E będą równe minus En i En należy do przydziału od 0 do V. I w tym momencie w obszarze pierwszym mamy potencjał równy
minus V. Czyli tutaj mamy równanie minus H kwadrat przez 2M D kwadrat psi po DX kwadrat minus V psi to się równa minus EN psi. To samo, co było wcześniej, tylko dla obszaru 2. Tutaj jest jak w obszarze 1, a tutaj z kolei mamy minus h kwadrat przez 2m d kwadrat pod dx kwadrat psi równa się minus em psi. Czyli tutaj w obszarze 1 i 3 rozwiązanie to jest psi 1 albo 3 równe a e do i k n x plus b e do minus i k n x z warunkiem h kwadrat k kwadrat przez 2 m to się równa v minus e n. Tutaj dalej jest tak samo, więc już tego nie piszę. Natomiast tą funkcję, która zanika, mamy tutaj, czyli tutaj psi 2 od x to będzie c e kappa x plus d e do minus kappa x, gdzie h kwadrat kappa kwadrat przez 2m to się równa en. Dobra. O, i tutaj już mamy oba członek tej superpozycji. Dopiero rozwiązując konkretne zagadnienie możemy jeden wyrzucić, czy też on nam wyjdzie zerowy. Więc teraz wyobraźmy sobie sytuację z tą naszą barierą, w której mamy cząstkę przychodzącą od lewej strony, czyli mamy psi 1 od x, to jest a e do, w prawo idzie, niech będzie i k n x. Czyli tutaj mamy i coś takiego. Teraz natrafia ona na barierę, jej energia jest taka, że ona po prostu trafia w tą barierę i zamiast się odbić, mogą się stać dwie rzeczy. Ja coś źle zrobiłam. Tutaj potrzebuję to minus ik nx, dlatego że w momencie, kiedy to się odbija od bariery, to moja cząstka zaczyna się rozchodzić w drugą stronę. Ale ciekawsze jest to, co się dzieje wewnątrz bariery. Mianowicie wewnątrz bariery już mamy tą funkcję. I teraz skoro nasza cząstka jest chronologicznie tylko z lewej strony, no to jej prawdopodobieństwo znalezienia wewnątrz bariery, czy też po prawej stronie nie będzie rosło, tylko musi być związane z tym i tutaj będziemy mieć zanik. Ale jeżeli nasza bariera się skończy wystarczająco szybko, to tutaj jak dojdziemy do końca bariery, to ciągle mamy jeszcze zupełnie skończoną ilość, no, całkiem sporo funkcji falowej. I potem po prawej stronie znowu mamy funkcję, która jest opisywana czymś takim, więc znowu mamy jakieś tam oscylacje. Więc to, co narysowałam, to jest to, że mamy cząstkę po lewej stronie, ona natrafia na barierę, ale tylko część tej cząstki się odbija, część tej cząstki zdoła przejść, więc mamy niezerowe prawdopodobieństwo znalezienia cząstki za barierą, mimo że energia tej cząstki przed barierą jest mniejsza niż bariera potencjału, na którą trafiliśmy. I teraz z matematycznego punktu widzenia
wszelkie tego typu struktury, to no, jak kto chce je sobie narysować, to jest zabawa dla małych dzieci, bo mamy kwadratowe, się robi tak, że każdą z tych rzeczy dzieli się na obszary. Tutaj jest kolejny i tak dalej. W każdej z nich pisze się Hamiltonian, który jest zawsze jakąś odmianą Hamiltonianu dla cząstki swobodnej. Potem się je rozwiązuje, skleja odpowiednio i to sklejanie jest irytujące. To się zazwyczaj robi numerycznie, no bo widzieli Państwo, jak skomplikowane jest rozwiązanie dla zwykłej, skończonej studni potencjału, więc jeżeli się narysuje taki Manhattan, jaki ja narysowałam, to będzie wyglądało okropnie, ale nie ma tam matematycznego problemu, po prostu trzeba rozwiązać szereg irytujących równań i znaleźć ciągłe i rozróżniczkowalne, no tak posklejaną ciągłą i różniczkowalną funkcję, żeby ona dawała nam te stany własne na obszarze tego wszystkiego. Natomiast to, co jest interesujące, to jest to w momencie, kiedy energia tej cząstki jest taka, że ona powinna cały czas siedzieć w jednym miejscu, no potem się okazuje, że kwantowo-mechanicznie ta cząstka nam się mimo wszystko rozpłynie po tym wszystkim, trochę w zależności od tego, jaka ta energia dokładnie była. No, od tego będzie zależało, jak dużo jest jej po lewej i po prawej stronie. Natomiast takie zjawisko jak tunelowanie jest, ono istnieje, to znaczy istnieją eksperymenty, które pokazują, że cząstki tunelują, więc generalnie rzecz biorąc mogą nam uciec z zamkniętego pudełka, jeżeli to pudełko, jak każde prawdziwe pudełko, ma skończoną grubość bariery i dzięki temu zachodzi całkiem sporo ciekawych efektów. No dobra, jest jak sądzę czas kończyć, więc proponuję skończyć. Wyłączam nagrywanie.